detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Car Pro i ich magiczny eliksir. Testerek będzie do zgarnięcia na końcu filmu. Co do samego produktu, bomba. Naprawdę bardzo fajny produkt. Tak jak widziałeś, bezproblemowy moim zdaniem. Jedyne co może zostawić to mazy ciemne plamy, ale to jak go nie dasz za dużo, ładnie rozprowadzisz. Ja osobiście z nim problemów żadnych nie mam. Żadnych. Naprawdę pięknie się dotarł. Czy to plastik, czy to szyba, czy to lakier. Idealnie. U mnie na aucie skończyła się powłoka. Auto ma mnóstwo mikrorys. I powiem Ci szczerze, że ten łobuz pięknie je zamaskował. Naprawdę. I właśnie tak go widzę. Tak widzę ten produkt. Czyli do lakierów, które powiedzmy już mają nalatane, nie masz czasu, żeby sobie powiedzmy ogarnąć tych mikrorys, ten produkt wtedy pięknie maskuje i fajnie podbija. Przy tym lakierze, z tego względu, że on już jest zamulony troszeczkę przez te mikrorysy, ten połysk nie jest bardzo fajny, on elegancko je zamaskował i delikatnie podbił połysk. Mistrz połysku to nie jest. Powiem Ci szczerze, że na lakierze, który jest w bardzo dobrym stanie, to on wręcz przeciwnie, on moim zdaniem tak przymula, taki jest bardziej, o właśnie, on bardziej wtedy przyciemnia ten lakier i ten połysk nie jest taki fantastyczny, on jest taki kurczy, ani sztuczny, taki przymulony, ale z reguły produkty, które przyciemniają niestety, tracą na połysku, z reguły to się potwierdza i tutaj jest podobnie. Co do samej aplikacji i rozprowadzenia tego produktu, ja z nim osobiście nie mam żadnych problemów. Bajka, naprawdę. Czy to na gorącym panelu, na szybie, na plastiku, bomba. Naprawdę fajnie się rozprowadza, fajnie się dociera. Jak z nim przegniesz, to możesz mieć jakieś tam mazy, place ze względu na to, że przyciemnia. Ale tak jak widziałeś, delikatnie na mikrofibrę rozprowadzenie, bajka. Naprawdę bardzo fajny produkt. Mnie się osobiście spodobał. Szkoda, że jeszcze nie daje takiego super połysku. Jakby dawał super połysk, to byłby biały kruk, można powiedzieć, bo by było i przyciemnienie, i połysk. No ale te dwie rzeczy jak dla mnie nie idą w parze. I ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja go widzę właśnie do takich lakierów, które już mają nalatane. Mają nalatane ten połysk, kurczę, niestety, co byś nie robił, to on już nie jest taki fantastyczny. Kończy Ci się właśnie powłoka. Ciach, nie mamy czasu, żeby ogarnąć autka, pyk, wskakuje ten zawodnik i pięknie wyciąga. Patrzę cały czas na to auto. Fajnie, naprawdę fajnie, fajnie, podoba mi się. Najlepsze też jest to, że on siedzi na wszystkim, kurczę. Na wszystkim. I na karbonie próbowałem, na plastiku z tyłu, na blendzie, na lakierze. Naprawdę zawodnik, który nie jest wymagający tak naprawdę, bezproblemowy i fajnie przyciemnia. No dobrze. Przymuliłem, pomarudziłem, moje zdanie znasz. Zresztą produkt znany, więc tu już to nie jest żadna nowość. Tak stwierdziłem, wszyscy chwalą, sprawdzę i ja. Więc jestem bogatszy o kolejny produkt. Wpisuj eliksir. Jeżeli będziesz pierwszy, zgarniasz ten testerek. Tutaj jest, powiem Ci szczerze, tak, buteleczka 50 ml. Myślę, że 45 ml jak nic tu jest. Także praktycznie cały... Można powiedzieć tak, jakbyś dostał cały testerek. Dzięki za obejrzenie. Wpisuj eliksir. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!